Cześć, z tej strony Ucek. Witajcie na moim kanale. Znowu film kompendium. Jakie etui case'y pasują do szkła Torglass dla iPhone'a XS Max. Więc lecimy jak zwykle trochę rzeczy u mnie, więc pierwsze co, sprawdźmy etui od Eigera, tak zwany Nord Case. Czy wszystko będzie ok? Czy będzie dobrze pasowało? Rzucamy, sprawdzamy. Jest dobrze, tu się nie przejmujcie, bo mam poprocha, ale praktycznie w każdym miejscu ten szkło sprawuje się tak, jak być powinno, czyli pasuje do tego case'a bezproblemowo. Trochę tego jest, więc chwila będzie. Następnie mamy Wrinkle Model Dual X, czyli trochę pancerne etui. Jak w jego przypadku, ono nachodzi trochę bardziej i bardziej ciasno, ale po założeniu no jest tak na styk. Mam wrażenie, że Torglass w porównaniu na przykład do szkła Eigera jest troszeczkę większy i tutaj praktycznie on się kończy na szkle, ten case, więc tak na 100%, na 98% powiem Wam, że będzie dobrze. Powinno być dobrze, ale w przypadku, czy jeżeli gdzieś coś będziemy dociskać, nie no, myślę, że chyba nie powinno być podnoszone, ale tutaj z takim małym znakiem zapytania z mojej strony. O, włączyłem sobie latarkę. Trzeba by ją wyłączyć, bo po co? Dobra, to już mamy Dual X. Następnie mamy model Wrinkle R. Tu myślę, że będzie łatwiej, bo ten case'ik jest taki miękki, fajny. Jeden chyba według mnie z ładniejszych. Jeżeli chcecie mieć trochę przezroczysty dla właśnie tego modelu, ale tutaj też bezproblemowo pasuje. Nie będzie podważania. Jest ok. Czyli tak, mamy zrobiony Wrinkle. Mamy zrobiony Eiger. Dobra, może teraz takie no-name'y chińskie. Totalnie. Jeden taki zwykły, najprostszy kondomek tutaj, to musi to z tym działać. Nie ma szans, żeby nie działało. Też on nawet jest, kończy się wcześniej niż szkło samego iPhone'a, co dopiero szkło, które mamy założone, więc to jak najbardziej takie silikonki, jak to się nazywa, bez problemu, jeżeli ktoś czegoś takiego używa. Inny no-name chiński, bardziej taki podobny do modelów Wrinkle albo Spigena, tych przezroczystych, ale tutaj też skakuje nam fon i o, coś tutaj się zadarzyło, nie. Mam wrażenie, nie, coś musiałem ręcznie gdzieś podnieść, ale jest ok. Nie podnosi, czyli jest dobrze. Też będzie pasowało bez problemu, więc też jesteśmy na tak. Dobra. Uagie, model Metropolis. Jak w przypadku tego modelu, to jest taki, no powiem Wam, ciekawy, lekko pancerny portfel i w nim to szkiełko Torglass mieści się również. Odstaje, nie dotyka idealnie do samego case'a. Jest trochę przerwy, nawet dociskając. Widzę, że nic się nie podnosi w żadnym rogu. Będzie dobrze. Też kompatybilny. No to jak już był jeden UAG, to przejdźmy do drugiego, którego chwilowo mam u siebie dla tego modelu, czyli model Plasma. To już trochę bardziej twarda i pancerna sztuka. A w ogóle to źle zaczynam ją wkładać, więc to nie ma szans, żeby pasowało. No dobra, rzucamy i co będzie się działo? Tu mi coś delikatnie podniosło, ale to mam wrażenie, że ja znowu ruszyłem gdzieś tym szkiełkiem albo coś docisnąłem nie tak, ale widać, że nie. Już dobrze, może po prostu jeszcze potrzebuję chwili, żeby to lepiej złapało. Ten róg też jest ok. Spalmy trochę ekran, żebyście więcej widzieli. Do plazmy. Też będzie pasować, bez problemu. Jest miejsce, jest powierzchnia, która jest pomiędzy jednym a drugim, więc powinno pasować. No niestety te bardzo pancerne case'y, żeby je wyjąć trochę, trzeba się niestety naspinać. Teraz co mamy? ESR model, taki cienki, macie jego nazwę. Lecimy tu, bezproblemowo. Znowu lampka włączona. Wi-Fi sobie może zostawmy. Pasuje ładnie. Praktycznie nawet jeżeli wybieracie szkło takie pełne, to prawie macie wrażenie, że no go nie ma, nie widać go za bardzo. Z te z wycięciami na nocza to się rzucają w oczy. Ale takie 100% pełne jak to wygląda troszkę lepiej. Kolejny model ESR Premium Protective Phone Case. Ciach.
No i tutaj inaczej być nie mogło, bo on kończy się z oryginalnym szkłem, więc tutaj jest wszystko jak najbardziej na tak. Bo inaczej być nie mogło. Dobra, on też dosyć ciasno siedzi. Mimo, że jest taki ładny i łatwy, ale pasuje. Dobra, następnie mamy speka Prestigio Grip. Fajny model z dużą ilością komór powietrznych, bo jak to wszystko dociska do fona te przerwy, no to robi się naprawdę dobrze. No to go wciskamy. To jest już taki pancernik, ale wyglądający trochę ładniej. Gdzieś znowu coś mi ten róg nie chce dobrze trzymać, ale to kwestia, że co chwilę coś zmieniam i zakładam. A tutaj jak? Tutaj też bez problemu praktycznie będzie się działo i trzymało. Że u góry mam troszkę większą przerwę niż na dole, może coś delikatnie krzywo przy montażu, może używam tej ramki, no ale później musiałem poprawić, więc pewnie dlatego, więc dla speka też ok. No i siłowanie, żeby go wyjąć. Tutaj trochę trzeba użyć siły. No i ostatnia grupka case'ów, czyli Spigeny. Pierwszy to ten taki model, którego nazwy nie wypowiem, tylko pokażę. W jego przypadku będzie pasować, no musi, na pewno musi i na pewno też będzie dobrze, czyli Eiger pasuje bezproblemowo, ale sorry, nie Eiger, tylko Torglas tym razem. Ładnie się wszystko kończy tam, gdzie być powinno. No, fajne zestawienie, pasuje. Właśnie, to jest właśnie trochę plus płaskich ekranów, że cokolwiek byście chcieli założyć, prawie praktycznie wszystko pasuje, a nie tak jak w zakrzywionych Samsungach. Dobra, model Ultra Hybrid Spigen. Czyli już troszeczkę tu mamy trochę twardsze boki. Zobaczymy, czy tutaj nie będzie jakiegoś gdzieś zgrzytu. Zaraz to się okaże, tylko go wcisnę. I o, ten model już widzicie, że odpada. Niestety, na dzień dobry podnosi szkło, a teoretycznie u góry za bardzo nie ma przestrzeni, więc tutaj bym raczej na nie. Raczej na nie, no może minimalnie, gdybyście bardziej trafili w górę, by pasowało, ale widzicie, nawet przy użyciu tej ramki był mały problem, więc ten Spigen zbyt ciasny dla tego szkiełka. Interesting question, Lucas. Okej, no odezwało się Siri, ale nie mam ochoty z nim gadać. Dobra, trzeba zdjąć tego case'a. No i docisnąć te rogi. No, tak się, no, ale plus jest taki w przypadku tego typu szkła, że przeważnie nawet jeżeli coś zrąbiecie, dociskając później w miarę jesteście w stanie to wyprowadzić, żeby to się trzymało. Chociaż już, no wiadomo, nie będzie takiej 100% dobrego klejenia jak bez takich ruchów, więc lepiej wiedzieć, który case wybrać, żeby sobie nie uszkodzić. Na dzień dobry. Następne Core Armor od Spigena. Zrzucamy i zobaczymy, czy w Core Armorze będzie ok. Czy coś mi się będzie chciało podnosić. Core Armor niestety też odpada. Też jest za ciasny dla tego szkła. No, bo wy widzicie, tu praktycznie przerwy nie mam zbyt dużej. A tu już niestety rogi odpadają, więc nie wiem, te setne milimetra może by się udało, ale będzie problematycznie, więc to też niestety na nie. Problem jest taki, że te twarde dosyć mają te niektóre Spigeny końce i przez to się tak dzieje. I ostatni model Hybrid NX. I czy hybryda będzie pasowała, czy podnosiła? Akurat hybryda jest trochę miększa, widać, że tutaj nie ma problemu z podniesieniem szkła, więc z tą hybrydą Torglas będzie pasował. Więc zasadniczo dwa case'y tylko na nie, reszta na tak w przypadku Torglasa, więc całkiem nieźle. No więc widzicie, gdybyście chcieli zakupić któregokolwiek z tych case'ów, to w pancerniku EU macie, jeżeli one są u nich dostępne, bo nie wszystkie są w pancernikach, które tu widzieliście, to macie na kod LUCEK 5 MAX 5 zł na zakup szkła lub też niektórych case'ów, które tutaj były, a więc na dzisiaj myślę, że tyle. Macie jakieś pytania, oczywiście chcecie coś więcej wiedzieć, dajcie znać w komentarzach. Cóż, jeszcze kilka produktów do sprawdzenia jest, więc na pewno jeszcze będą testy i porównania, co do czego pasuje. No na dzisiaj tyle. Jak film się podobał, łapka w górę, komentarz, dzwoneczek. No i cóż, tyle. Torglas dla iPhone'a XS Max, co pasuje, co nie, jeżeli chodzi o case'y. Z tej strony Łucek. Trzymajcie się ciepło. Hej!